Chcę dzisiaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Uważam, że sobie damy radę z czasowo z tym. Pierwszą rzeczą, o której chcę nauczać, to jest temat ewangelizowania. Co głosić, żeby działało? Czyli Ewangelia według świętego Pawła, jak ja to nazywam, na potrzeby robocze. Natomiast najpierw chcę zacząć od Ewangelii Marka 1,14. Jest napisane tak. Może 1,14,15 to będzie. Zapisujcie sobie lub zapamiętujcie i wracajcie do tego. A potem, gdy Jan został więziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. I pierwsza rzecz bardzo istotna, że jest Ewangelia Boża i jest Ewangelia nieboża. Czyli można głosić Ewangelię Bożą, albo głosić coś, co Ewangelią nie jest. I głoszenie czegoś, co Ewangelią nie jest, nie przynosi nam efektów ewangelizacyjnych. Krótko powiedziawszy, na Ewangelię niebożą nie nawracają się ludzie. Można ją głosić i nie ma to żadnego znaczenia. A więc jest Ewangelia Boża i Ewangelia nieboża. O tym będziemy dalej mówić. 15 werset mówi, i mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. A więc tutaj Jezus, chcę w ogóle was uczulić na to, że Jezus jest głównym promotorem głoszenia Ewangelii. On jest wzorcem. Jezus to wzorzec. Ja w ogóle wam dzisiaj troszeczkę pokażę, jak ewoluowała Ewangelia. I częstokroć to, co dzisiaj jest głoszone, jest cząstkową Ewangelią lub Ewangelią w ogóle nie jest. Dlatego też jest problematyczny temat związany z nawracaniem się ludzi z tego punktu widzenia, że po prostu jest głoszona Ewangelia nieboża. Coś niepełnego jest głoszone, a coś niepełnego nie działa. Ponieważ to Ewangelia jest mocą Bożą, czyli musi być coś, co w sobie zawiera to, co Jezus na początku powiedział. I tutaj Jezus pokazuje bardzo ciekawą rzecz. Wypełnił się czas, on mówi, jest czas wypełniony. Co to znaczy? To znaczy Jezus mówi, że to teraz się dzieje. Teraz. Teraz się dzieje. To się nie dzieje jutro. To się nie dzieje jutro. Ewangelia jest głoszona teraz. Teraz. W tym momencie. I przybliżyło się Królestwo. Czyli Jezus mówi, to, że ja to robię teraz, że ja mówię do was, to jest to, że się już przybliżyło Królestwo. Chcę, żebyś na początku zauważył bardzo ważną kwestię tutaj. To ty jesteś centrum zjawiska. Ty. Tam, gdzie jesteś ty, tam jest Królestwo. Tam, gdzie ty, tam Królestwo. W tym czasie, w którym jesteś ty, to w tym czasie jest Królestwo. I ty musisz w to uwierzyć. Ty musisz w ogóle uwierzyć. Jestem tutaj. Jestem. Ktoś powie, gdzie jest Królestwo? A to jest tu, bo ja tu jestem. Ja tu jestem. I teraz, co głosi Jezus? Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii, czyli wierzcie moim słowom. Opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I to chcę, żebyśmy sobie zachowali w pamięci przez chwilę. Potem mamy Ewangelię Łukasza 10,9. Ja też chcę ją przeczytać na początku. Ewangelia Łukasza 10,9. 10,9. Mówi tak. I uzdrawiajcie chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Ale co widzimy w Ewangelii? Że Ewangelia jest dwuczłonowa. Ewangelię się wypowiada, i Ewangelię się prezentuje. Samo wypowiadanie nie jest Ewangelią. I tyle. Krótko powiedziawszy, jeżeli głoszę komuś Ewangelię, to staję w miejscu mocy i mówię do tego człowieka, proszę bardzo, wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę. Ewangelista to człowiek mówiący i człowiek czyniący. Naganiacz to nie ewangelista. Są ewangeliści i naganiacze. Naganiacze zajmują się tym, że opowiadają pewną teologiczną formułę. Rozumiecie?
Ewangeliści mówią, jestem tutaj, w związku z tym jest tutaj Bóg. Boga nie ma gdzieś. Bóg jest tutaj i teraz. Skorzystaj z tego tutaj i teraz. Rozumiecie? Tak musi, wasza mentalność musi być tak. Ludzi przypieramy do muru Ewangelią. Ja wam to pokażę zaraz. My przypieramy ludzi Ewangelią do muru. My nie humanizujemy, my nie bawimy się, nie mówimy, że jest to alternatywa. Porozmyślajcie sobie o tym. My do ludzi mówimy tak. Oto dziś dzień zbawienia. Oto dziś dzień łaski. Oto jestem tutaj i oto we mnie jest Chrystus. Jeżeli tylko chcesz, dzisiaj nastąpi twoje zbawienie, bo ja tu jestem. Pojawiłem się na twojej drodze. Jestem święty Boży. Uzdrowię cię. Uwolnię cię. Zmienię ci życie. Chcę, żebyście zauważyli, co ja akcentuję teraz. Ja akcentuję ewangelistę. My nie akcentujemy Boga. Posłuchaj, to jest bardzo ważna informacja. Głosząc Ewangelię, nie głosimy Boga gdzieś. Głosimy Boga w nas. Boga tutaj. Jezus mówi, oto przybliżył się czas, oto ten czas, krótko powiedziawszy, oto stoję na waszych ulicach. Oto Ewangelia. Kto mnie pozna, pozna Ojca. Nie głosimy enigmatycznego Boga. Głosimy Boga w nas. I składamy propozycję. Bardzo chętnie zaprezentujemy wam. Czego chcesz? Czego chcesz? Zrobię dla ciebie, tak? Wszystko, co jest możliwe w Chrystusie do zrobienia. Wystaw mnie na próbę. Teraz. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Głoszę Ewangelię na starówce kiedyś. Siedzi kobieta na wózku inwalidzkim i trzymają facet z tyłu. Stoi za nią po prostu. Skończyłem głosić. Zespół grał. Podchodzę do niej i mówię tak. Ona płacze. Mówię, wierzysz w to, co mówię? A ona mówi, wierzę. Ja mówię, chcesz teraz uznać Jezusa za swojego Pana? A ona mówi, chcę. Poprowadziłem ją w modlitwie i mówię do niej tak. Wierzysz, że On się rozchorował twoją chorobą? A ona mówi, ja mam porażenie mózgowe. Ja mówię, wróć. Wierzysz, że On się rozchorował twoją chorobą? A ona mówi, wierzę. Ja mówię, to wstań. I poszliśmy się przejść. Jak on to zobaczył, to był jej konkurent. 30 lat dziewczyna. Natychmiast oddał życie Jezusowi. Ja się o nią nie modliłem. Ja ją wziąłem za rękę i poszliśmy sobie naokoło kolumny się przejść. Tyle. Dlaczego? Bo ja mówię, ja tu jestem. Jeśli jestem tu ja, to jest tu Chrystus. Ewangelista nie głosi Chrystusa gdzieś. Ewangelista głosi Chrystusa tu i teraz. Oto we mnie jest Chrystus. Oto moje ręce leczą. Oto moje słowa prowadzą do nieba. Główny ruch to jest to, że utożsamiamy się z Bogiem, głosząc Ewangelię. I to jest bardzo trudne dla ludzi, którzy nie rozumieją zjawiska zjednoczenia. Lecimy dalej. Sięgniemy do listu do Rzymian. 1 rozdziału. List do Rzymu. 1 rozdział. Ja nie będę tego czytał. Ja chcę was prosić, żebyście sobie notowali wersety lub je zapamiętywali. Ewangelia według świętego Pawła. 1 przeczytam 1:16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Po pierwsze, nie wstydzę się Ewangelii. Żeby głosić Ewangelię, nie można się wstydzić. Ktoś, kto się wstydzi, nie nadaje się do głoszenia Ewangelii, nadaje się do tarcia chrzanu. I powinien się za to wziąć. Albo zrobić rekonesans, proszę Ciebie, w swoim życiu i rewolucję w swoim umyśle.
To jest bardzo ważne. Lęk pochodzi od diabła. Koniec. Wstyd też jest od diabła. Ja jestem bezwstydny. Jak poznałem Jezusa, stałem się bezwstydny. Bezwstydny. Ja się niczego nie wstydzę. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego? Bo jest mocą. Czyli co? Ewangelista wie, że to jest moc. Ja nie wychodzę pogłosić sobie, tak? I ja zobaczę, co z tego będzie. Ja zawsze, kiedy idę głosić, to ja wiem, że ja w tej chwili uwalniam moc. Zawsze. Ja w to wierzę jak głupi. Nieważne, jak ja się czuję. Nieważne, jaka jest pogoda, koniunkcja duchowa. Ja idę na moc upomnieć. Bo Ewangelia jest mocą. Ku zbawieniu kogo? Bardzo ważna informacja. Tego, kto wierzy. A więc ja, tak, nie boksuję się z tym, że są tacy, którzy nie wierzą. Bo mnie nie interesują ci, którzy nie wierzą w Ewangelię. Teraz posłuchaj, coś ci powiem bardzo ważnego. Nie skupiaj się na ludziach, którzy nie wierzą w Ewangelii. Olewaj to. Jesteś posłany do tych, którzy wierzą. Kto ma uszy, niechaj słucha, mówi Jezus. Bardzo ważna rzecz. Jak ktoś nie wierzy, to niech idzie do diabła. Są dwie drogi i wielka między nimi różnica. Jedna droga to droga do Boga, ma imię Jezus. Druga droga to droga niewiary i idzie do diabła. Jak ktoś nie chce iść do Boga, niech idzie do diabła. I to jest bardzo biblijne, co mówię. Jest napisane w Apokalipsie świętego Jana. Kto grzeszy, niech nadal grzeszy. A kto święty, niech nadal się uświęca. Nie próbujcie naciskać ludzi, żeby się nawrócili do Jezusa. Bo diamentów się nie reklamuje. Nie reklamujemy diamentów. Chrystus to jest diament. Nie nakłaniamy ich. Nie kajamy się przy ich nogach, nie mówimy, może przyjmiesz. To jest twój interes, żeś przyjął, nie mówię. Ja zawsze do ludzi mówię, ja przyjąłem, jestem bezpieczny. Ja idę do nieba. A nie, gdzie ty idziesz? To jest twoja tragedia osobista. Nie będę cię przekonywał, dokąd masz iść. Rozumiesz? Nie. Ja ci diament pokazuję. Jeszcze nigdy nie widziałem w telewizji reklamy diamentów. Widziałeś? Ja nigdy w życiu. Proszek do prania się reklamuje, jakieś inne rzeczy, a nie diament. Nie diament. Jak ja już mówiłem, jak byłem, specjalnie pojechałem do Belgii, tak, żeby zobaczyć w ogóle tą diamentową ulicę, tam gdzie są te sklepy z diamentami. Poszedłem tą ulicą, słuchajcie, to jest tak obskurne miejsce, że się w głowie nie mieści. Jakaś jezda, jakiś wiadukt, w ogóle taki, wiesz, byle co, tak? Tam prawie nie ma reklamy diamentów. Tam są sklepiki i takie jakieś małe napisy, najczęściej Żydzi tam siedzą w środku. Rozumiesz? Ty. I słuchaj, i wchodzisz, a tam miliony. Rozumiesz? Miliony euro. Nie ma reklam. Chrystusa nie reklamujemy. To jest bardzo ważne dla ludzi, którzy głoszą Ewangelię. My nie idziemy przekonać ludzi, wiecie, uwierzcie, tak was prosimy, pójdźcie się do nieba, będzie fajnie. To nie jest Ewangelia. Taki nie był Paweł, wiesz, taki, oni tacy nie byli, Jezus taki nie był. Jezus wychodził i mówił, przybliżył się czas. Stoję na waszych ulicach, Jerozolimo. Uwierz we mnie, uwierz w moje słowa. To był Jezus. Taki był Jezus. On nie reklamował Ojca. Rozumiecie, o co chodzi? On mówi, to jest jedyna droga. Jedyna. Tak oni mówili, jest inna droga, tak? To Jezus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Ja idę do tych, co słuchają. A więc nie przejmujesz się tym, że ktoś nie słucha. Ewangelista, który się zżyma na tym, że ktoś go nie słucha, to jest zaburzony człowiek, który ma zaniżone poczucie własnej wartości. I myślę, że jak ktoś go nie słucha, to on jest gorszy. Jak czujesz się źle, że ktoś się nie słucha, to znaczy, że masz zaburzenie na poziomie poniżej. I koniec. I musisz sobie z tym poradzić. Tak? Uzdrowienie musisz przyjąć. Ja naprawdę mam się tak wywalone na to, kto mnie słucha, a kto nie, bo jeden do tych, co mnie słuchają. Ja mam w ogóle bardzo proste metody. Przytulam się do tych, co chcą się do mnie przytulać. Rozumiecie? Idę do tych, co chcą ze mną być, tak? Ja dam z tymi, co chcą ze mną jeść. Głoszę do tych, którzy chcą mnie słuchać, a reszta mnie nie obchodzi.
I to się nazywa miłość. A reszta to humanizm. Bo jak się przytulamy do tych, którzy się nie chcą do nas przytulać, jak chcemy się zaprzyjaźnić z tymi, którzy nas nie lubią, rozumiecie? To my mamy coś z głową. Albo jak mówimy do tych, którzy nas nie chcą słuchać, to znamy coś w porządku. Rozumiesz? Bo to daje nam świadectwo tego, że my nie mamy, tak, poczucia własnej wartości. A Jezus miał poczucie własnej wartości. On wiedział, skąd pochodzi i dokąd idzie. I dlatego on głosił Ewangelię, tak? I teraz to się dzieje dalej. Chcę zauważyć, pierwsza rzecz, wersety od 18, czyli 1:18 Rzymian do 3:20. 1:18 do 3:20 to jest wykazanie grzechu. Szok. Święty Paweł w liście do Rzymian od 1:18 do 3:20, prawda, przez dwa rozdziały wykazuje grzech. Zaskakujące. Święty Paweł nie zaczyna od informacji: Bóg was kocha. Święty Paweł nie zaczyna od informacji: Jezus umarł za was. On tak nie zaczyna. On wykazuje odstępstwo, tak? I samosprawiedliwość. Tutaj jest napisane, że są to grzechy pogan i wina Żydów. Paweł przez dwa rozdziały wykazuje grzechy pogan i winę Żydów. A więc święty Paweł głoszenie swojej Ewangelii zaczyna od wykazania grzechu. I to samo robi Jezus. Pamiętacie, co robi Jezus? Opamiętajcie się! Jakie to niemodne. Wyjść na ulicę i powiedzieć: opamiętajcie się i wierzcie teraz temu, co mówię. Zaczyna się głoszenie Ewangelii, tak? Ludzie, jesteście w błędzie. Każdy z was, kto uważa siebie za sprawiedliwego, pochodzi do kościoła albo jest dobrym człowiekiem, jest w błędzie. Każdy z was, kto uważa, że Boga nie ma, jest w błędzie. Co zrobiłem? Wykazałem grzechy pogan, tak? I wykazałem winę Żydów. Dotknąłem problemu samosprawiedliwości i dotknąłem problemu ateizmu. Bo są tylko dwa problemy. Problem samosprawiedliwości. Ludzie samosprawiedliwi to są ci, którzy uważają się za dobrych, pobożnych. Ja chodzę do kościoła, mówi do mnie. A mówię, a mnie to gówno obchodzi. Ja bym też chodził do kościoła. I całkiem się dobrze ma. Myje się w święconej wodzie. Rozumiesz? Taki jest diabeł. Przychodzi, wkłada nogi w święconą wodę, myje. Proszę Ciebie, rozumiesz? Tak ma. Chce iść na chipsa, otwiera te bernakulum, chapnie chipsa. Rozumiesz? Leci dalej. Był na lunchu. Gdzie byłeś? Na lunchu. Idę teraz do protestantów poskakać. Węgle spalić. U katolików się nażarłem węglowodanów, tak? U charyzmatyków, proszę Ciebie, spalę wam wszystko, dietę, siłownię, proste jak na drożdże. Grzechy pogan i samosprawiedliwość. Od tego się zaczyna. Wychodzicie, w błędzie jesteście. Tylko ja nie jestem w błędzie. Stoi Chrystus na ulicach miast. W błędzie jesteście. Tylko ja nie jestem w błędzie. Oto przybliżył się czas. Rozumiecie, czego Kościół się boi? Wiecie, że tak głosić może tylko ktoś, kto ma pełną świadomość zjednoczenia. Dlaczego ja Ewangelii głoszę na końcu szkoły? Ja tak robię zawsze. Bo ludzie muszą w ogóle mieć świadomość tego, kim oni są, żeby iść i głosić Ewangelię. A nie opowiadać coś, co nie jest Ewangelią Bożą. Od 3:21 do 3:30 święty Paweł mówi o zastępczej ofierze Jezusa, opisuje, że to jest łaska i że to jest dostępne przez wiarę. Czyli to jest druga kolejność. Czyli to, że Bóg cię kocha, musi być ludziom podane w formie wtórnej, a nie pierwotnej. Bo u nas się wszystkim podaje: Bóg cię kocha, a ja mówię: Bóg cię poza Chrystusem nienawidzi. Taki jest problem.
poza Chrystusem jesteś skazany na szoszek. Rozumiesz? I tyle. I tyle. Nie ma dwóch zdań. I to jest w ogóle prawdziwe. A w tym kraju jest mentalność Bozi. Bozi. Dlatego mamy w tym kraju Boga, który jest kobietą. Mamy Maryję. Matkę wszystkich Polaków. I małego Jezusika przytulonego do wielkich cycków, rozumiesz? I o to chodzi w tym układzie, żeby takie coś stworzyć, bo takie coś akurat podkreśla mentalność tego kraju. Matka Polka, człowieku. I pijany, proszę ciebie, chłop, to żarówki nie umie wykręcić. Okej? To jest coś, co koresponduje z demonicznym nurtem tego kraju. To nam pięknie podpasowało, wiecie o co chodzi, ten cały kult, to wszystko, to całe te, nam podpasowało, to tak weszło jak mnóstwo masków w ten kraj. Tak? A prawda jest taka, że to nie ma takiego czegoś, nie ma takiej Bozi, jest Bóg, który jest po prostu sobą. Tak? I ten Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał. W Chrystusie, bo poza Chrystusem to była opcja utylizacji. Pamiętacie propozycję utylizacji? Nie pamiętacie? Na Synaju to się zaczyna. Mojżesz jest na górze, na dole Izrael zaczyna, proszę ciebie, tańczyć z Balem i z innymi tam, proszę ciebie, demonami i propozycja Boga pada do Mojżesza. Skasujemy to wszystko, a z ciebie wyprowadzę nowy naród. O! Jeśli chcecie pogadać, jak Bóg działa. Bóg przychodzi do Mojżesza, mówi: Mojżeszu, wytnę ich, a z ciebie wzbudzę nowy. Chcesz? To nie ja Biblię napisałem, to znaczy. To poza Chrystusem tak jest. Poza Chrystusem wyrok na ludzkość był jeden. Kara śmierci. Rozumiecie? To w ogóle trzeba wiedzieć. I dlatego, i teraz ta miłość Boga objawia się w tym, że On się wciela, tak? I my mamy to głosić ludziom. A więc nie mówimy przede wszystkim: Bóg was kocha. My mówimy przede wszystkim: jesteście w błędzie. Wszyscy. Jeden, jeden. Dobrzy i źli. Uczciwi, nieuczciwi. Rozumiecie? Ci, którzy macie wykształcenie, nie macie. Wszyscy jesteście w błędzie. A prawdą jest to, że ratunkiem jest Chrystus. Oto jest Ewangelia. To od tego się zaczyna. I my dopiero w tym momencie mówimy: tak Bóg was kocha, że Syna swojego posłał na ziemię, aby umarł za każdego z was. I na to się nie zasługuje. I w to trzeba uwierzyć. I o tym mówi, o tym mówią wersety 3.21, 3.30. Trzeci element, czwarty rozdział. Co to wiara? Bardzo ważna rzecz. Podczas głoszenia Ewangelii mówimy, czym jest wiara, bo ludzie nie wiedzą, co to znaczy uwierzyć. A więc my musimy zakomunikować, czym jest wiara. My mówimy, że tu nie chodzi o to, żebyś miał fizyczne doznania, bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Ty musisz uwierzyć w to, że Jezus umarł za twoje grzechy, czyli w ciemno pójść za tą informacją. Uwierz! Czyli bądź pewny, że tak właśnie jest, mimo że nie widzisz. A więc dajemy ludziom w kilku słowach, tak? Informację, czym jest wiara. Bo o tym mówi Paweł. Czwarty element, werset piąty, przepraszam, rozdział piąty, werset pierwszy, jest opisany skutek nawrócenia. Pokój z Bogiem. Bardzo ważna informacja. Nie głosimy Ewangelii w ten sposób, że mówimy: ludzie, przyjdźcie do Jezusa, będzie wam lepiej. Ludzie będą przychodzili: a co to się stanie, jak ja przyjdę do Jezusa? Wiesz, co masz do Niego mówić? Będziesz pojednany z Bogiem. Nie będzie, ty nie obiecuj Mu gruszek na wierzbie. W ogóle Ewangelia tego nie robi. Ewangelia nie lubi, nie mówi tak: wiesz, przyjdź do Jezusa, On ci palenie zabierze. Przyjdź do Jezusa, On pomoże ci przestać pić. Nie! Ludzie, przecież wy w ogóle doskonale wiecie, że jedni się nawracają, tak? Przestają pić, palić, a inni nie. Dalej piją i palą. Jedni są uzdrawiani, a inni chorują dalej. Bo Ewangelia, ona przede wszystkim ma przynieść pojednanie z Bogiem. Ja zawsze mówię, Ewangelia, ona ma być głoszona po to, aby ludzie poszli do nieba, a nie do piekła.
To jest główny cel Ewangelii. Głównym celem Ewangelii nie jest uzdrowienie, nie jest uwolnienie, nie jest polepszenie stanu materialnego, nie jest polepszenie stanu rodzin. Ja słyszałem masę rzeczy. Przyjdź do Jezusa, On naprawi twoje relacje rodzinne. Ludzie potem przychodzą, wiesz co, tak mi powiedzieli. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy ci naprawi. Przyjdź do Jezusa, On podniesie twoje małżeństwo. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy podniesie twoje małżeństwo, tylko skąd ja mogę wiedzieć? Człowieku. Ja znam ludzi, którzy zostali podniesieni, małżeństwa, które zostały podniesione przez Jezusa, a znam małżeństwa, które zostały rozwalone przez Jezusa, bo były w ogóle fałszywe. I tyle, no i co? I wszystko jakoś jeszcze przędło, jak się nie nawrócili. Jak się nawrócili, się rozeszli. Jesteś zdziwieni potem, ja się nawet co się dziwisz. Mówię, chore miałeś wszystko, rozumiesz? No ale ja myślałem, że Bóg nam pomoże. Ja mówię, ale człowieku, właśnie Bóg wam pomógł. Właśnie pomógł wam. Bardzo pięknie wam pomógł. Stanęliście w prawdzie nareszcie. Okazało się, że w ogóle myślałeś, że ona zaspokoi twoje deficyty, a on myślał, że... ona myślała, że on zaspokoi. Z deficytów pobrali. Takie sobie plastry pozakładali. Jest sorry. A więc 5.1 mówi skutek nawrócenia. Co to jest? Pokój z Bogiem. Od 5.6 do 5.21 jest dopiero wymiana krzyżowa. Czyli my mówimy ludziom, co się stało na krzyżu. My mówimy o uzdrowieniu, mówimy o uwolnieniu. My mówimy o zaspokojeniu finansowym. Mówimy o odbudowie życia. Ale my dopiero w tym miejscu, kiedy my mówimy jasno, ludzie, przyjście do Jezusa powoduje pójście do nieba, tak? To my wtedy mówimy, możemy mówić, ale a dodatkowo, tak? Zostaniesz uzdrowiony, uwolniony, teraz chodź do mnie, ja to zaprezentuję. Ale nie, rzucamy tego na pierwszy rzut. Jak my to rzucimy na pierwszy rzut, tak? To potem takie hybrydy przychodzą. I powiem, ale dlaczego nie zostałem uzdrowiony? Przychodzą, ludzie tam przychodzą, ale dlaczego nie jestem uzdrowiony? Mówię, ty się mnie pytasz, dlaczego nie jesteś uzdrowiony, a skąd ja wiem? To ty mi powiedz, dlaczego ty nie jesteś uzdrowiony. No bo mi powiedzieli? A widzisz, ci powiedzieli, ci źle powiedzieli. Źle ci powiedzieli. Powinni ci powiedzieć tak. Uzdrowienie jest z krzyża, a od ciebie zależy, czy je przyjmiesz. Tak ci powinien powiedzieć ewangelista. Tak ci powinien powiedzieć. Dobrze ci powinien powiedzieć. A nie, że ci powiedział, przyjdź do Jezusa, to będziesz uzdrowiony. Bo wiecie, to jest fikcyjna informacja. Bo potem ludzie w ogóle nie rodzą się na nowo, ok? Przychodzą w ogóle w jakimś enigmatycznym stanie umysłu i oni mówią, przyszedłem do Jezusa, no i co? I mają spretensjonowanie, po prostu staje przed tobą w pełen pretensji. A Jezus powinien, Jezus pyta w ogóle, wiesz, chcesz być zdrowy? Nie. On cały czas odpowiedzialność na człowieka rzuca, cały czas. Bo mistrzostwo świata, co on robi, wiecie, z niego trzeba przykład. A więc mówimy o wymianie krzyżowej w Ewangelii również. Od 6.1 do 6.14 jest napisane, co się stanie, gdy uwierzysz i oddasz mu swoje życie. 6.1 do 6.14. Cóż więc powiem? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała? Absolutnie nie. A więc tutaj od 6.1 do 6.14 jest opisane to, że kiedy my się narodzimy z Bożego Ducha, to my się zjednoczymy z Bogiem. To my się staniemy nowym stworzeniem i to też zawiera się w Ewangelii. Tak. To wszystko się zawiera w Ewangelii. Dlatego chcę, żeby się to studiowało. I ostatnia rzecz, tak zwanej Ewangelii Palmowej, 8.31 do 8.39. Miłość Boża dostępna jest dla nas dopiero w Chrystusie. Czyli w ogóle nigdy w życiu ludziom nie rzucamy tego hasła pod tytułem w ogóle, że właśnie globalnie, Bóg was kocha wszystkich, bo oczywiście to jest prawda, że Bóg wszystkich kocha, no bo to jest w ogóle prawda, tylko to jest taka prawda, która taka bardzo, bardzo teologiczna prawda, taka mega niedotykalna dla tych ludzi, no bo taki człowiek sobie idzie i mówi, no wiem, że mnie kocha, no wiem, no wiem, no wiem, no wie, że go Bóg kocha. Dla niego nie jest istotne to, żeby się opamiętać. On nie bierze pod uwagę, że musi przyjąć Jezusa jako Pana, czyli uznać Jego za zwierzchnika swojego życia. Wiecie, co to jest uznać za Pana? No, to Pan powie siadł, to siadł, tak? Waruj, to waruj. A ja myślałem, że jest wolność w Chrystusie. Ja myślałem, że pomyliłeś strasznie, cholera. Tak jak niektórzy myślą, że w małżeństwo wejdą i będą wolni. Mówię, człowieku, no nie będą wolni, będą zniewoleni. Już te obrączki są symbolem kajdanek, człowieku.
Nie miałeś żony, tylko gdzie to chodziłeś jak chciałeś. Masz żonę, się musisz pytać żony teraz. Czy spowiadać żonie? Żona się pyta, gdzie były? Wcześniej chodziłeś, ręka w kieszeni, się nikt nie... A teraz, a gdzie byłeś? Ty raptem tutaj siedzi jakaś babeczka, ona się cię pyta, gdzie ty byłeś? I się patrzy ci w oczy, no. No co to w ogóle jest? To jest niewola. Tylko to jest świadoma niewola, tak? To jest świadoma. Trzeba być szaleńcem, żeby myśleć, ja się pobiorę i będę wolny. Ja mówię, weź, już wolny. Dzik na zakręcie. Się chodził, spowiadał człowieku i tyle. Nie ma dwóch zdań. Chcesz być wolny, to hipisem zostać. Nie wchodź w małżeństwo. Miłość dostępna jest w Chrystusie. Więc nie mówimy ludziom w ogóle, wiesz, że tutaj będzie przychodzi pięknie, bo ja naprawdę nie wiem, czy u ludzi będzie pięknie. Ja naprawdę nie wiem, czy oni przyjmą różne rzeczy. Wiecie, kiedy głoszę Ewangelię, to dla mnie bardzo ważną rzeczą jest, żeby Ewangelię Bożą głosić. Żeby nie głosić nieboże. Żeby nie rozmydlać tego wszystkiego, bo ona przestaje być mocą. Rozumiecie? Przestaje być mocą. Wiecie, są wina różne. Nie wiem, czy tam ktoś z was lubi się napić wina, czy nie. Ja się lubię napić dobrego wina od czasu do czasu. I kiedyś sobie zadałem takie pytanie, sam. Teraz już się trochę znam na winach, kiedyś się w ogóle nie znałem. Ale wiecie, co mnie nurtowało? Czemu jedno wino kosztuje, nie wiem, na przykład 8,50, tak? A drugie 85 zł. Jaka to jest różnica? Między 8,50 a 85 zł. Ja się później zorientowałem, że to jest diametralna różnica. To wino i to wino. Tylko winem za 8,50, tak? To ja nie wiem, co można. Ja lakier z tych paznokci zmyć. To się do niczego więcej nie nadaje. Do niczego. Tego nie można się napić. To trzeba człowieku od razu stosować Ewangelię Marka 8,16. Chodzi o to, że jeżeli głosicie Ewangelię Bożą, to będzie płynęła moc. Jak głosicie Ewangelię niebożą, to nie będzie płynęła moc. Po prostu nie da rady. Dlaczego ja ten schemat rysuję? Nie dlatego, żeby wprowadzić jakąś regułę, ramę. Nie, to nie o to chodzi. Ponieważ jesteście indywidualnie prowadzeni przez Ducha Świętego i każdy z was doskonale wie, jak ma głosić, gdzie i kiedy. Bo to Duch Święty was prowadzi. Natomiast to, co ja teraz robię, to jest nakreślenie pewnego standardu, pewnej jakości. Ok? Pewnej jakości. Pewne rzeczy należy zainterpretować, innych niekoniecznie. Na przykład słucham, jak ludzie głoszą Ewangelię i przeżywają coś. Ja na przykład przeżyłem bardzo mocne spotkanie z Bogiem, nie? I na początku mojego głoszenia Ewangelii ja mocno to akcentowałem, nie? A po jakimś czasie Duch Święty powiedział, Artur, nie akcentuj tego, bo to nie każdy miał takie spotkanie z Bogiem jak ty. Kiedy ty będziesz tą rzecz tak akcentował, to wielu ludzi, tak, oni w ogóle nie przyjmą tego, co ty głosisz. Bo to jest bardzo subiektywne. Ty nie głoś subiektywnych rzeczy. Ja cię wspominam. Wiesz, ja cię to w ogóle tak jakby wspominam, wiesz. Spotkałem się z Bogiem, tak? Często wyjaśniam później w osobistych rozmowach, ale generalnie głoszę opamiętanie, głoszę to, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, głoszę potrzebę przyjęcia Jezusa, tak? Nie głoszę, nie mówię tego w sposób proszący, ja nikogo nie proszę o to, bo ja skarby niosę, tak? Stawiam siebie w centrum tego wszystkiego, robię to odważnie, zdecydowanie i z pełną wiarą, że to jest moc. I w bardzo krótkich przesłaniach zawieram, tak? Bo to, co ja tutaj przeczytałem, to się głosi, wiecie, w ile? 3 minuty. To jest 3-minutowe głoszenie, tak? 3-minutowy przekaz. Połączony niejednokrotnie ze świadectwem. Bo ja zawsze mówię, dobre świadectwo to jest minuta o tym, jaki byłeś, minuta o tym, jak spotkałeś Jezusa i minuta o tym, jaki jesteś. To się nie głosi w ogóle wielkich pojebanych, rozumiesz? W ogóle głosi petardę, proszę ciebie, następny, wiesz, ty. Bo takie coś mamy. Oczywiście mamy w relacjach z ludźmi, kiedy my mówimy, to mamy więcej czasu i tak dalej, to my możemy tam sobie to rozwijać, ale zasadniczo trzymamy ten schemat, wykazujemy grzech,
Nie potępiamy ludzi. My nie mówimy ludziom w ogóle do piekła pójdziesz, tylko że my mówimy do ludzi tak, jak nie przyjmiesz Jezusa, na pewno pójdziesz do piekła, bo w ogóle jesteś w błędzie. Od razu akcentujemy ludziom, że to my mamy rację, a nie oni. W ogóle nie bójcie się tego. To ja mam rację. Co przychodzi kiedyś ktoś do mnie, ale tyle jest tego, co kogo słuchać, a mnie, mnie! No. Mnie słuchaj. Jak to ciebie? Jak to ty jesteś? Ja mówię, Artur Cyroński jestem, w ogóle weź mnie słuchaj. Umówmy się, ja ci zawężę to wszystko. Okej? Okay? Wiesz, jakby, dlaczego? Bo ja naprawdę jestem pewny tego, co mówię. Biorę odpowiedzialność. Co ja mu będę tłumaczył tysiące różnych w ogóle sytuacji, głoszeń i innych rzeczy? Ty musisz stanąć w miejscu Chrystusa, tak? W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, tak jest napisane. Tak jak stoisz tu na ulicy w Poznaniu, tak w ogóle rozumiesz, że Chrystus stał na ulicach Jerozolimy. To, co robisz tutaj, to wiesz, że On robił tam. Kiedy rozmawiasz tutaj z kimś, to wiesz, że On rozmawia o tym z kimś tam. To jest Ewangelia Boża. Tak to działa przecież. Dobrze.